I dzień dobry, witam wszystkich. Mamy 30 listopada 2020 roku. Jest to ostatni dzień tego miesiąca i drugi dzień Adwentu. I tak wiem to tylko dlatego, że przed chwilą sprawdziłem w Google, kiedy się zaczyna Adwent w tym roku. A w tej grze walczymy z Adwentem, więc jest to odpowiednie. Istnieje związek nazwowy. Dowódco. Po naszych ostatnich sukcesach członkowie ruchu oporu w Nowych Indiach dostarczyli nam raporty o działalności, którą powinniśmy sprawdzić. W nagrodę dostaniemy troszkę informacji. Informacji akurat mamy tylko 3, więc... Informacji mamy trochę mało, więc warto by było to sprawdzić. Natomiast nie wiem, czy tutaj zrobienie tego nie pozwoli nam wykonać jeszcze jednej misji partyzanckiej. Niemniej jednak, z tego co pamiętam, mamy mało żołnierzy, więc zrekrutuję teraz jednego na przykład. Chociaż oni są dosyć tani, więc mógłbym wziąć na przykład dwóch. Po prostu, żeby zwiększyć naszą rezerwę. What these recruits lack in experience, they make up for in grit. I tutaj nie ma znaczenia, kogo wybierzemy, tylko tak naprawdę bierzemy po gębie, wybieramy sobie, nie? Żeby może było jakoś tak niestandardowo, to może wezmę tych, którzy wyglądają, bo mają dziwne fryzury, o, na przykład tego, nie? Coś jeszcze się taki trafi? No, ten całkiem nieźle wygląda, jak taki prawdziwy wojownik o wolność, nie? Wojownik taki. Obierzemy. 50 jednostek wydanych. It's been slow going, but I've made headway interfacing our equipment with the alien technology still embedded throughout the ship. Most of the primary systems are now operating on some combination of our technology and theirs. My hope is to use the best of both worlds to come up with something new, something the aliens won't expect. A, czyli obcy jednak dali nam coś dobrego. Tak można tak nagiąć rzeczywistość. Teraz powinien sprawdzić, kogo mamy na liście. Ile poszczególnych klas. 3 specjalistów, 4 hard snajperów, 2 tylko łowców. To szkolimy łowcę w takim razie. I teraz Donnie Hughes to był ten z chustą, więc on będzie łowcą. A ten drugi może grenadierem zostanie. Spoko. To teraz tak. Weźmiemy sobie te wojny. W ogóle to jak tam badania idą, bo nie widzę tutaj na liście, żeby szło cokolwiek. A, są tutaj. Przekaźnik zasilania, instalacja, zaraz zbudują. Wspaniale. Przekaźnik zasilania. Zasilanie Avengera plus 10. Dostępne jest nowe miejsce dla personelu zwiększa siłę zasilania Avengera do dyspozycji Shank Hall. Ja znowu jestem troszkę nie w temacie, dlatego że po prostu nie grałem w tą grę przez dość długi czas. Nie wiem, ile było od ostatniego nagrania, ale tak może z 3 tygodnie. Teraz, ponieważ zbudowałem to na przekaźniku zasilania, to dostarcza mi dosyć dużo energii, bo aż 10. To całkiem nieźle, bo to jest 2/3 tego, co miałem domyślnie. Także mogę teraz zacząć znowu coś tutaj zabudowywać. I teraz tak, postanowiłem, że w tym miejscu będzie warsztat, więc dookoła tutaj warsztatu powinienem budować takie instalacje, które ten warsztat w jakiś sposób wykorzystają. Jak widać, poligon i aula ruchu oporu, obydwa te budynki, te instalacje wykorzystują technika do pracy. No a niestety postawiłem je w takim miejscu, że tutaj już nie pośle gremlina z warsztatów, tak? Także coś innego tutaj powinien zrobić. W ambulatorium mogę też na przykład zatrudnić technika, więc tutaj będzie można definitywnie gremlina posłać. Łączność ruchu oporu.
Na razie to mi nie jest potrzebne, bo jeszcze mam jeden możliwy kontakt, niemniej jednak to może być potrzebne zaraz, także... Całkiem możliwe, że zbudowanie tego teraz może być dobrym pomysłem. Resistance communications facility construction initiated. Technika tutaj nie będę przydzielał, przydzielę go do czyszczenia tego miejsca. I możemy kontynuować skanowanie. To zresztą robiłem chyba w poprzednich odcinkach, bo ponieważ widzę, że to już jest w większości odkryte. Tactical mission site located. Galk kontrolujący ten teren jakoś umknął uwadze patroli Adwentu i stworzył tu twierdzę. Wysłaliśmy posłańca na spotkanie z przywódcą tej bandy i przekonaliśmy go do skoncentrowania wrogich działań gangu bezpośrednio na Advent. Operacja partyzancka. Co będzie? Zasoby będą za tą misję i poziom trudności jest średni, więc tak naprawdę powinien być łatwy. Zrobimy tę misję od razu. Tigan and Shen aren't going to be happy if we don't put the Skulljack to good use. We should have one of our soldiers equip it before they deploy. To jest słuszna uwaga. To moment. Na razie wróćmy jeszcze tutaj. Nie do audio ruchu oporu, tylko do szkoły działań partyzanckich. Zobaczymy, czy mogę jakieś nowe taktyki wykupić. Nie, nie mogę. Wspaniale, albo i nie. Może produkcja przedmiotów jakieś? Uzbrojenie, pancerz, pazur jonowy. Moglibyśmy ulepszyć broń renegatowi. Tylko pytanie, czy będziemy renegata zabierać na tę misję. Teraz zobaczmy to. Zobaczymy. A gdzie ta misja jest? Tutaj. Commander, we'll need to have one of our troops equip the Skulljack for use in the field if we're going to make any progress towards our current objective. Pytanie, kogo mogę tutaj wziąć na tę misję? Specjalista. Żeby dwóch snajperów nie było, to było trochę absurdalne. Zdolności żołnierza. Kto to jest? To jest protokół medyczny, czyli to jest medyk. Sierżant mógł zostanie otwierać czaszek. Będzie się narażał, no ale jednak. Teraz temu damy mroźną bombę. Będzie mógł strzelać tą bombą daleko. Czy komuś warto jeszcze coś tutaj dać? Skaner bojowy może nie jest taki potrzebny teraz, ponieważ mamy tą dragonową. Jeżeli damy... Tak, bo ktoś na to zwrócił wcześniej uwagę już, ja o tym wiedziałem, ale zapomniałem ponownie, jak to często bywa ze mną. Że jeżeli damy medykowi, czyli medykowi, który ma gremlina, oczywiście o tym chodzi, apteczkę, to będzie mógł jeszcze tą apteczką dodatkowo leczyć za pomocą tego gremlina zdalnie. Nie będzie musiał podchodzić. A może tak zrobię nawet. Ponieważ bierzemy Moxa, to całkiem chyba dobrym pomysłem będzie wyprodukowanie mu lepszej broni w tej chwili. I tej też. No dobra, jakieś bronie wymienić? Nie, będziemy standardowymi broniami. Mi się zresztą te bronie z tego dodatku tak za bardzo nie podobają, tylko tam mroźna bomba jest na tyle efektywna, że szkoda jej nie brać, nie? Także lecimy. No jak będzie tutaj jakiś komendant Adwentu, to się postaram użyć na niego tego... otwieracza. Dziadka dożył. We just got a tip from a resistance contact in the field. A high-ranking Advent officer was spotted moving through the area with limited escorts. This could be a chance for us to disrupt their current operations and throw off their command structure. Your orders are to eliminate that officer with extreme prejudice. With extreme prejudice.
To już zawsze mi śmieszy to wyrażenie. Venice 1-5, we're tracking the Advent General and his escorts, but we don't have an exact fix on their location. Sweep the area and eliminate the target along with any other hostiles that stand in your way. I will move. To znaczy słowo prejudice po angielsku? Ja zawsze zapominam dokładne tłumaczenie tego słowa. Prejudice to jest... I am at your service. Błędny stereotyp, coś takiego, nie? I go where I'm needed. Podjedziemy drogonową bliżej, wiadomo dlaczego, bo ona może. Teraz mi się wydaje, że może tutaj ktoś podejść na górę. Tak naprawdę bardziej chodzi mi o to, żeby zrobić tutaj świat, niż żeby rozstawić żołnierzy. Ciekawe, że w podziemiach takie ładne pomieszczenie jest. Mieli tu jakieś placówkę badawczą, mieli chyba, nie wiem co to jest, broni jakieś są? Ale ogromna broń w ogóle. No okej. Okay. Też nie ma co zespołu za bardzo rozdzielać, także... I wszyscy jednak trzymają się tak troszkę razem. Jest chyba oficer. You can never escape my sight. I ona go zobaczyła i już teraz będzie go widzieć zawsze. Captain would serve our purposes nicely, if it can be disabled. Czyli tego właśnie trzeba. Tego, który się teraz pali na żółto. Trzeba go... No pojmać, no. Trzeba mu otworzyć czaszkę. Dobra się do jego cipa. Tylko pytanie, gdzie jest więcej ich, nie? Bo to, że ten tutaj jest, to ja już wiem akurat, ale... Dobrze by było więcej zobaczyć. Za blisko to nie mogę podchodzić, bo... Zaraz wywołam jakieś nieszczęście, tak? Więc mi się wydaje, że dobrze będzie, jakby Geralt na przykład stanął tutaj gdzieś na górze. Będzie miał tutaj, powiedzmy, że całkiem dobre pole do strzelania do nich, jeżeli akurat staną tutaj na linii. Co mu mogę... Co może się akurat nie udać, no ale... Najwyżej, nie? Mox tutaj. Grenadier. Grenadiera, gdzie postawimy grenadiera? Może gdzieś trochę dalej. No i Valentina. I'm on the move. Valentina jak sobie na razie stoi na górze. Popatrzymy co oni robią. The target is marked. Tutaj też nie mam w tej misji licznika czasu, więc mogę dowoli rozstawiać moich żołnierzy. Volk says I am to obey. Przed rozpoczęciem akcji. Spróbujmy tutaj podejść. No i teraz, nie wiem, wypadałoby chyba trochę już zacząć tutaj podchodzić do nich. Tak, tutaj mnie będą widzieć już. Przy odrobinie szczęścia mógłbym się tutaj teleportować na górę. Albo na przykład tu. Ale może wykorzystamy to w momencie, kiedy trzeba będzie wykorzystać, kiedy trzeba będzie podejść do niego, tak, z tym hakiem. Tutaj. Already there. Scanning. No tak podejrzewałem, że będą się cofać. No właśnie tak patrują w pełnym tego słowa znaczeniu, nie? Raz tą, raz tamtą.
Jest druga grupa. There is nowhere to hide. An alien patrol. Alien patrol. No to co? To może po chamsku, co? Rozpoczniemy. Kurde, zamknięte drzwi są i... Albo w ogóle stoi za tym. No momento, ja tutaj mogę podejść. I co, jak tutaj podejdę, to oni mnie nie zobaczą, jak otworzę te drzwi? To jest absurd. Ten ich niestety nie widzi. A szkoda. Zobaczę, czy będę mógł granatem rzucić w niego. Tam. No nie, nie dorzuci, niestety. No ale ewidentnie mogę tutaj podejść i się nic nie dzieje, tak? Chyba, że gra mi nie pokazuje oczu, że oni zobaczą, dlatego że... No dlaczego? Dlatego, że po prostu nigdy żaden z naszych żołnierzy ich nie widzi, nie? A jak tutaj stanę, to faktycznie zostanę zauważony. Całkiem możliwe, że tak będzie. Czy ryzykować? nie wiem. Dobra, spróbujmy. Understood. Moving out. No nie, faktycznie nie widzą mnie. Śmieszne. I co się stanie, jak otworzę G teraz? Wciąż mnie nie widzą. A! Dobra, granatem na pewno będę zadam cierpienia, ale... Ale tym też mogę zabić, tylko trzeba trafić, prawda? Z drugiej strony, zobaczmy teraz ten otwierasz czaszek. 70%. Mogę go nie trafić, tak? Znaczy, może mi się to nie udać. Na pewno, jeżeli on będzie bardziej ranny, to się uda. Więc całkiem możliwe, że w tym momencie warto tym granatem jednak tutaj strzelić. Mimo wszystko. Zróbmy tak. Fire in the hole! Jakie to jest głupie. No dobra. No niestety żołnierzyk przeżył to. Chyba wiedziałem trochę, że tak może być. No, ale dobra, jeszcze nic nie stresanego. Teraz zobaczmy tak. Otwieraj czaszek. Niestety wciąż jest tylko 70%. A spróbujmy. Najwyżej dragonowa go zabije. Udało się. Have complete access to the Advent Psionic Network. I have dedicated our systems to processing the new data, but we will need to work fast. It is only a matter of time before they detect our intrusion. I on zginął, ale... Pogorszyłem sprawę. That appears to be the codex responsible for safeguarding the alien data stores. We'll have to neutralize it if we intend to recover the data. Understood. Weapons hot. We've got our target. Sędzia. Przyciągnąć do siebie humanoidalny cel. Teraz nie pamiętam, czy to używa ruch. Lewym. Changing position. Nie zużyło ruchu, także tego mogę zastrzelić. Więc zróbmy to. Zróbmy to, zastrzelmy go. I teraz trzeba coś z tym kodeksem zrobić, ponieważ... No, kodeks jest dosyć problematyczny. Ale też nie będzie tak, takiej sytuacji, że od razu zacznie strzelać, tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej, jeżeli dobrze pamiętam, to ten przeciwnik nie lubi posługiwać się bronią palną. Mogę spróbować strzelić. Dodajesz. No niestety. Teraz niestety ona widzi tutaj tych, a nie chce, żeby się ujawniła. Więc pytanie, co mogę zrobić?
Mogę sypnąć tutaj Claymorem. I mogę to zrobić wcześniej. Nie, bo to zniszczy przecież. To zniszczy osłonę. Teraz pytanie, czy jeżeli ja tutaj rzucę, czy będę mógł w to strzelić w tym samym ruchu? No nie wiem, nie? Zresztą tutaj musiałbym rzucić. Albo tu. Ani gdy Claymore wybuchnie. To spróbujmy tutaj. Placing the weapon. I teraz mogę dalej pogorszyć sobie sprawy, dlaczego? Dlatego, że on się teraz powieli. I have never seen anything like this. The Codex is projecting multiple copies of itself into our dimension. We're picking up an inbound Advent transport. The aliens are going to try and extract the general from the AO. Don't let him get on board that ship. The Codex appears to be in a state of flux, existing simultaneously across multiple dimensions. A teraz tak, co się tutaj stało? Ten kodeks rzucił taką jakby kulę psioniczną, która po pierwsze wyładowała bronię, nie ma tutaj amunicji w tych broniach, a po drugie w następnej turze ta kula wybuchnie i zada nam dosyć poważne uszkodzenia, więc teraz ten kodeks należy zniszczyć moksem. Co niestety nie zlikwiduje tej kuli, ona po prostu już tutaj musi dorżnąć swoje. Także to, co ja mogę zrobić w tej chwili, to przesunąć się żołnierzy. Najlepszy pomysł i przeładować bronię. A jestem generał, trzeba go załatwić. No niestety niedobrze się stało, że obudziłem ich, no ale trudno. Teraz tak, tutaj jest jeszcze jeden kodeks. Pytanie, czy ja nie zobaczę tamtych? Nie zobaczę tamtych, więc mogę tutaj podejść i zyskać lepsze położenie. Oflankować po prostu go i strzelić innego z pistoletu. It appears some physical remnant of the Codex was left behind when it dissipated. Hopefully, it will provide some insight into the aliens' ongoing plans. They will fight the war. To jest załatwione. Przeładujemy broń. On jest zupełną osłoną, więc całkiem możliwe, że ten generał nam nic nie zrobi. Teraz dobrze by było tam podejść jednak, więc zróbmy tak. Żniwiarzem. Zaawansowany celnik laserowy, od razu zbrałem. I jeszcze ona też musi się usunąć z tej kuli. Tutaj powinna być bezpieczna, ale nie jestem co do tego pewien, więc staniemy trochę dalej. Też przeładuję broń. Ona ma darmowe przeładowanie w ogóle. No trzeba zwrócić uwagę na to, nie? Że jest dodatkowy magazynek. Zresztą wyszło całkiem dobrze nawet. They grow scared. You cannot run. The objective is here. Przy okazji, przy odrobinie szczęścia powinno się tego udać zamrozić robota. Jeżeli będzie taka konieczność, oczywiście. A mogę spróbować zrobić coś takiego, że podejdę, tylko pytanie, czy on będzie miał zasięg, żeby rzucić granatem. Będzie miał. Więc podejdę tutaj. Raczej już nie powinno być więcej grup, także powinien być bezpieczny, to powinien być ostatni wrogowie. Zerwę mu tę osłonę granatem. To jest wciąż za mało, żeby go załatwić. Dobra. Jeżeli stanę tutaj, to będę go widział też.
No spróbujemy go po prostu zniszczyć, tak? Do tego dążę. Także teraz, jeżeli MOX strzeli, to powinien być już zniszczony i jeżeli trafi. Nie trafił jednak. Nie trafił. Wyjdziemy zatem na górę. I mroźna bomba go nie trafi też, cholera jasna. Źle ustawiłem się. W takim razie jedyne, co mogę zrobić w tej chwili, to warto chyba. Ewentualnie Dragunova też pewnie go nie złatwi. Dragunova musi pędzić za tym. Najpierw tutaj, niebieski ruch. I teraz... tutaj, żółty ruch. Jak mogłeś nie trafić? A on ma taką samą broń, jak w tym pomieszczeniu jest, nie? To trochę bolało, ale żyjemy. Kurde, jeszcze jeden patrol jest. A tylko jeden dziad. Snajperką albo pistoletem. Dobra, snajperką jest większa szansa, także próbuj. No szkoda, że się nie udało bez obrażeń, ale nie jest źle. Teraz mam 3 tury, żeby tam dotrzeć i załatwić go. Nie wiem, czy to się uda, także... przede wszystkim chyba jednak wyleczę Moxa. Leczenie. Ja sprowokowałem tego robota do użycia granatów, przez to, że stanąłem, tak? W tamtym miejscu. Biegniemy na pałę. Nie zobaczyli. Uff. Tylko teraz pytanie, czy mogę ich zamrozić na przykład, bo oni tak idealnie stoją. No problem, boss. Oni tak idealnie stoją, ale tylko jednego się uda. Okej. Uda mi się tam tego uleczyć grenadiera. Właśnie chaotycznie się, kurde, ruszyłem tymi żołnierzami, tak? Ale udało się. Dobra. Teraz niestety Geralt to nikogo nie widzi z tej perspektywy, trzeba podejść. Jeszcze mamy jedną turę, także to jest dosyć dużo. Możemy na przykład tutaj się przenieść, w tej turze. Zróbmy tak. I wejdziemy w tryb warty, więc jest szansa, że ten patrol wyjdzie tutaj. Nie, to jest słabe. To jest lepsze na większą odległość. Tak, wyjdą. Co to było? jak usiadł. Not too shabby. Okej. Jakie mam opcje? W sumie to też dalej niezbyt dużo mam tych opcji. Transport wroga się zbliża.
tutaj zadam obrażenia krytyczne, ale całkiem możliwe, ale to będzie wciąż słabe, tak? Nie mam granatu, żeby zniszczyć... Zdalne uruchomienie? Czego? Niczego. No właśnie. Strzelaj. Nie ujawniono, bardzo dobrze. Teraz podgląd celu. Pytanie jeszcze, gdzie wyjdą tamci, tak? Posiłki znaczy się. Biegnij do przodu. Mox może strzelić. Może strzelić dwa razy. Wygrałem. Udało się. Advent officials confirmed reports today of an attack on a prominent citizen by the criminal organization known as XCOM. Though the XCOM radicals fled the area soon afterwards, peacekeeping forces assure us they will soon be brought to justice. Doskonale. Wciąż nie może. Więcej misji musi być. O kurde, dobra, są awanse. Także tutaj mamy medyka, więc będzie protokół reanimacyjny. Kontynuuj. Tutaj mamy poważnie rannego grenadiera naszego. Ciężka artyleria. Tak. Ciężka artyleria. Będzie miał więcej granatów. Tutaj bomby w dół prawdopodobnie. Zabicie znajdującego się niż wroga za pomocą broni typu karabin snajperski kosztuje tylko jedną akcję i nie kończy twojej tury. No i Mox jeszcze. To był awans. Smagnięcie. Zaatakowanie wroga wyładowaniem elektrycznym. Dodaje dodatkowe misje na przedmiot pomocniczy. Jeśli pancerz żołnierza nie spełnia tej funkcji. To chyba trochę słabe, bo prędzej czy później dostaniemy taki pancerz, który będzie spełniał. Zyskuję plus 2 do mojej mobilności za każdego wroga zabitego w turze. Weźmiemy to. Jeszcze możemy coś mu wziąć. No weźmiemy to może. Przyciąganie też jest skuteczną taktyką. Tutaj może być jakiś związek z Geraltem, widzę, poczyniony. Sniper i medek, czy to dobre połączenie? Niech będzie. Sztama! Wiedźmin i błyskawica. Szkoda, że nie płotka, nie? To by było coś. Commander. Please thank our troops for completing what was surely a difficult task in acquiring the Codex Brain. We'll begin work on it as soon as possible. Ah, mózg kodeksu. Po śmierci z kodeksu zostaje tylko ten niewielki mózg, praktycznie pozbawiony cech charakterystycznych, a jednocześnie wyjątkowo odporny na badania biologiczne i mechaniczne. O, przypomina mi Królową Borgów. Czaszkę ze Star Treka. First Contact, prawda? Oficer Adwentu, czyściciel, to wszystko znamy już. Szyfr obcych. W przeciwieństwie do standardowych metod szyfrowania stosowanych w ziemskich bazach danych, obcy wykorzystują zaawansowaną matrycę złożoną z szyfrów mechanicznych i biologicznych, połączonych ze swego rodzaju zakłóceniami psionicznymi. Perspektywa odkrycia najbardziej skomplikowanych projektów obcych jest jednocześnie intrygująca i przerażająca. Hello, Commander. New objective added. Kodeks zabity, coś tam było napisane, że chyba postępy projektu Avatar zostanie cofnięty. Ukończ badania szyfr obcych. The aliens are relaying a form of encryption beyond anything we've ever encountered, much less theorized. We'll have to find a means of breaking the code, but I expect it will take some time. Szybko wejdę do menu, zanim zaczną gadać dalej, ponieważ trzeba zrobić już przerwę do następnego.